Cześć. Cześć, witamy na kanale Zakochane Dziewczynki. Eduta. Cześć. Jest trochę głośno, bo siedzimy na wodospadzie. Zapraszamy na dzisiejszego vloga. A będzie się dużo działo. Ja jeszcze nie wiem, ale przypuszczam, że tak, zawsze się na coś dzieje, prawda? Tak. Zapraszamy na film. Miłego oglądania. I'm breaking away. No, mamy nadzieję, że teraz jest ciszej. Znaleźliśmy kamienistą plażę. Fajna? Piękna. A dzisiaj z nadrzeki, dlatego że nad rzekę mamy 2 minutki wolnym spacerkiem. Tak. Tak, więc postanowiliśmy tak zacząć film. Dzisiaj będzie taki vlog o wielkich zmianach i w naszym ogrodzie, i w domu. I w domu. Oraz zmiana otoczenia troszkę, żebyście zobaczyli nas w nowych miejscach z innej strony, tak? Tak, nie tylko w ogrodzie, ale też w okolicy naszego domu. Dokładnie. Mamy nadzieję, że wam się podoba. Pokażemy wam jeszcze kawałek rzeczki i przechodzimy do rzeczy, tak? Także zapraszamy. Zapraszamy. Także wracamy do domu. Chciałem wam pokazać, ile pływa ryb, ale one są tak szybkie, że wiecie jak jest. Ale udało nam się waskę złapać. Zobaczcie, one tutaj latają. Piękne, takie niebieskie. Są mega. Kolor mają niesamowity. No ale co tam, bo mi żona ucieka. Jaka woda? Cieplutka. I super. Widzicie, tutaj płynie nasza rzeka. Wychodzimy. Tutaj piękna żona. I mamy piękną ścieżkę rowerową nad rzeką. Wraz z deptakiem. Tam w oddali plac zabaw. Zresztą co 2-3 km są place zabaw dla dzieci. I tutaj już wchodzimy na naszą ulicę. Mamy bardzo pięknie tutaj. Latem ma swoje uroki, ale najbardziej podoba mi się tutaj zimą. Jest gdzie wyjść, jest gdzie dzieci wypuścić. Tak. Chodźmy na taką rzeczkę, żeby się popluskały, nóżki pomoczyły. Bezpiecznie, pięknie. Tak jak widzicie, nawet z domu się nie przebieramy, bo nie ma sensu. Mamy po prostu bliziutko. Mamy bliziutko, to jest, tak jak wam mówimy, koło 2 minutek. Jesteśmy nad rzeczką, możemy sobie pomoczyć stópki lub więcej, to w zależności na jakie pomysły z mężem wpadniemy. Albo wsiadamy na rower.
albo wsiadamy na rowerki wtedy prosto do Szczyrku można, no wszędzie to właśnie są takie połączenia. Właśnie zapomniałem powiedzieć, że tą ścieżką możemy dojechać do samego Szczyrku albo do Łodygowic i dalej nad Jezioro Żywieckie. Dokładnie, także połączenie jest bardzo fajne dla tych, co lubią sport, rowery, wszelakie elektryczne i nieelektryczne, no i pieszo też. No, także teraz już trzeci raz wracamy do tematu dzisiejszego odcinka. Tak więc już jesteśmy w domku, w dość niebezpiecznym miejscu, bo pod naszą jabłonką, która nas tu cały czas bombarduje jabłkami, tak? Bombarduje jabłkami. Można dostać w głowę. Także jak się przewróci telefon, to bomby poszły. Tak. No więc tak, kochani, dwie duże zmiany. A więc właśnie zaczęło wiać. Wybaczcie, próbujemy robić dwie rzeczy na raz, czyli się bronić. Będzie fajnie, jak ktoś dostanie jabłkiem. Ojej. Spróbuj tu człowieku coś nagrać. Dobrze, jakby się uspokoiło, korzystajmy. Pierwsza zmiana to likwidujemy za... Słyszeliście? To było jabłko. To było jabłko. Likwidujemy zagrodę dla kur, ale nie do końca, bo po prostu zmienimy rodzaj ogrodzenia. Bo obawiamy się, że ta siatka pod wpływem upałów już się nam niszczy, nie? Dokładnie. Ale nie to nas przeraża. Przyjdzie tutaj zima. To mnie przeraża. I wiemy, że ta siatka nie przetrwa, więc postawimy sobie ogrodzenie panelowe. Zaraz wam pokażemy, jak i gdzie i dlaczego większe. Ja jeszcze nie wiem, także będę na bieżąco z wami. Mąż nie chce powiedzieć, także... A druga rzecz to, pamiętacie film o łazience na górze? Jak nie pamiętacie, to dam wam załącznik, to wam się pokaże. Tak, gdzie to się pokazuje? U góry. U góry. A jak... Edek. A jak się nie pokaże, to będzie w opisie filmu, tak? Zaczęliśmy pracę w łazience i z tego też zrobimy wam osobny film będzie na pewno. Nawet jeszcze... Etapy. Mi się wydaje, że playlistę taką zrobimy. Playlista jest. Remont starego domu i tam jeszcze nie wrzuciliśmy remontu dolnej łazienki po zalaniu. Więc wrzucimy, w międzyczasie wrzucimy wam playlistę z góry, no bo coś w domu trzeba zacząć robić, no nie? A to będzie dla nas, chciałam powiedzieć, przede wszystkim dla mnie duże ułatwienie. Gdyż ja wiecznie robię pielgrzymki, prawda? Zwłaszcza wieczorem, jak idziemy do sypialni, na dół do ubikacji co chwilę. I Misiu się zdenerwował i powiedział: kochanie, zrobię ci łazienkę u góry, żebyś nie musiała schodzić. Czyż nie jest, kochany? I tak będzie właśnie. Tak zrobimy. Także zaraz wam pokażemy, o co chodzi. A i dojdą nam zwierzątka. Ale o tym zaraz. A więc tak. Kogut nam nie da nagrać. To ogrodzenie znika. W jego miejsce będziemy chcieli postawić ogrodzenie panelowe. Może z jakimś krawężnikiem, bo kury się podkopują. Uciekają. On tu robi hałas, on robi hałas. Tutaj podkładamy, bo po prostu kurki nam się tutaj próbują wydostać dołem do trawy, no wcale im się nie dziwię. I trzeba to zmienić. A tutaj już nam się wygina, prawda? O tym mąż mówił właśnie, że nie wytrzyma. I ogrodzenie będzie dłuższe. Otóż będzie, tak jak jest ostatni słupek, będzie powiększone do tej grządki. Ale to nie znika. Ponieważ tutaj, może się już ktoś domyślił, może nie. Pokażesz, kochanie. Mamy tu taką wspaniałą muszlę i ona nie będzie piaskownicą. Ani nie będzie basenem dla dzieci. Ani nie będzie pojemnikiem na jabłka. Dokładnie, tym bardziej. Więc kochanie, czym będzie? Będzie on służył jako basen oczywiście, ale nie nam, jak powiedzieliśmy, tylko kaczkom, biegusom indyjskim. Źle. Wytnij. Dobrze powiedziałaś, nie będziemy wycinać. Źle powiedziałam. To są kaczki biegusy indyjskie. Powiedziałam indyjskim. Kaczkom indyjskim. No. Więc nic nie trzeba wycinać. Dobrze.
i tutaj będą sobie pływać. Tak. Przekonała nas do tego pani Edek. Przekonała nas do tego pani Nana Falbana. Tak, to jest, tak nazywa się jej program na YouTubie, zapraszamy. Tak, jej kanał. Gdyż mamy ten sam problem, co większość, nie tylko ta pani. Mamy mnóstwo ślimaków, które nam niszczą nasze plony. Uprawy. Uprawy, plony, wszystko. Ale pani Nana Falbana, pozdrawiamy, dużo nam pomogła. W komentarzach troszkę nam objaśniła tematu, jak to jest, bo też nie mieliśmy pojęcia. Także jeszcze raz dziękujemy i pozdrawiamy. Oczywiście, tak. A dokładnie za moją żoną będzie kacznik, domek dla biegusków. Dla parki, bo będą dwie. Tak, będzie parka, ale nie powiedziane, że kaczor i kaczka. Może będą dwie panie, zobaczymy. Dwie panie. Także stąd te powiększone ogrodzenie. I takie zmiany, tych takich zmian musimy dokonać jeszcze w tym roku. Tak. Także jest co robić. Przed zimą, no tak jak powiedzieliśmy, żeby wszystko wytrwało, prawda? Tak, myślę, że za to weźmiemy się po wakacjach, bo niedługo wyjeżdżamy na wakacje, a później będziemy działać w ogrodzie na tyle, na ile fundusze pozwolą. A po wakacjach... Będziemy mieć nową energię, prawda? Tak, tylko po wakacjach fundusze mogą na za dużo nie pozwolić. Będzie dobrze. Ale dziury wykopiemy na słupki. Także tutaj mamy temat objaśniony. Teraz objaśnimy drugi. Tak, zapraszamy Was do naszej przyszłej łazienki. Do królestwa mojej żony. Tak, to ja. To jest nasze wejście. Zaproś naszych widzów. To jest nasze schody wejście na drugie piętro. Tutaj dzieci mają pokój. Na pierwsze piętro. Na pierwsze. Tam mają dzieci pokój, my tu, ale nie będziemy pokazywać, bo jest... Jest film o sypialni zrobiony. Dokładnie. Natomiast tu... Będzie ten film. Będzie. Tutaj będzie. Ta druga sprawa, czyli... Łazienka. Jak widzicie, profile na ściany już stoją. Mam przygotowane... pod wylewkę. Mamy kupione już drzwi. Także tu się też będzie działo. Jeszcze jutro albo pojutrze chciałbym tu wylać wylewkę. Przepraszam, kochanie, może uda mi się to pokazać z boku. Kto oglądał nasz film? On jest na playliście. Remont starego domu. Tam więcej opowiadamy o tym pomieszczeniu. Jak to miało wyglądać i jak będzie, także zapraszamy. No, pewne jest to, że garderoby nie będzie, bo nie potrzebujemy garderoby na dwie koszule i parę butów, bo tyle by się prawdopodobnie zmieściło. Także tutaj będzie wejście do łazienki. Tutaj dokładnie. Pokażę. Ale jak się mi wchodziło do mojej łazienki? Tutaj. Dokładnie, tak. Gdzie stoję, tu będą drzwi. Tak. Chcieliśmy bardzo wąziutkie, żeby to wyglądało estetycznie, ładnie. Wystarczy. Bo też miejsca nie ma dużo, a wolałam węższe i... Tak, wymiary tam macie podane w tamtym filmie, także... A teraz już będziecie z nami na bieżąco i z tym, co się tu będzie działo. No, zrobiłem takie zabezpieczenie, żeby dzieci nie wchodziły tylko i żeby nikt nie spadł. No, tu będą ściany, każdy się domyśla. Tak. Także będzie taka mała. Tam Wam podałem wymiary, teraz nie pamiętam dokładnie. Także odsyłam do tamtej playlisty. Także kochani, tak sprawy wyglądają. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie u nas na kanale coś dla siebie, tak? Na pewno. I dużo natury pokażemy. I znowu coś zrobimy o szklarni. Będą odcinki remontowe. Będą odcinki też z naszych wakacji, tak? Gdzie pojedziemy? Tak, jak chcecie, jak macie ochotę, piszcie jak najbardziej. To coś Wam złożymy. No i co? My się udajemy klepać kotlety. Dzisiaj niedziela. Tak, dzisiaj trzeba zjeść porządnie. Zjemy sobie porządny obiad i może jeszcze wrócimy nad rzekę. Tak? Tam, gdzie widzieliście początek filmu. Może wrócimy z dziećmi, to coś jeszcze zaraz się tu pojawi. A na razie
żegnamy się z wami. Kto chce jabłko? Buziaki. Łapcie. Pa! Zobaczcie, jest godzina 18. Jednak przyszliśmy tak, jak mówiliśmy. Idę do ciebie. A dzieci w rzece. Jaka woda? Ciepła! Zimna! Popki mam! Rób popki! Czekaj! Zobaczmy, żeby to skrywało. A gdzieś tam daleko żona. Kochanie! Kochanie! Tam się schowała. Także tak jak mówiliśmy, tak się stało. Tam widzicie nasze dzieci. Daleko, daleko. O, tam. Jeszcze żyją. A my dziękujemy za dzisiaj. Mamy nadzieję, że się podobało. Przy tym pięknym zachodzie słońca. Tak. Jeszcze nie zachodzi, ale prawie. No. Ale jest już godzina 18, a widzicie, woda jest bardzo ciepła. Dzieci się bawią. Właśnie nas wołają. Tak, na pewno słychać. I krzyczą, że wody jest po kolana. Też się tam chyba przejdziemy. Więc my też tam idziemy. Także dziękujemy, że byliście z nami. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pozdrawiamy. Łapki w górę, subskrypcje. I do zobaczenia. Pa. Pa.